Nowy mural w centrum Katowic. Autorem projektu jest Sebastian Bożek, któremu pomagają Kateryna Biszariewa i Dawid Siedlarz. To efekt akcji Galerii Katowickiej pod tytułem Ubrania pełne mocy, podczas której klienci oddawali ubrania. Każdy kilogram zebranych ubrań wspierał finansowo pomysł. Praca nad muralem trwa już od kilku dni. Takie wątki przewodnie, które pojawiały się od samego początku, to nowoczesność, miasto współczesne, miasto przyszłości, miasto zielone. Stąd tak duża ilość zieleni dookoła. Akurat Katowice, wbrew stereotypom i skojarzeniom, są bardzo zielonym miastem. Jednym z bardziej zielonych w Polsce, jeśli liczymy całą powierzchnię miasta. I również w tej takiej mieszaninie architektury zieleni pojawia się postać kobieca, która nosi elementy stroju śląskiego. Nowy mural znajduje się tuż przy wejściu na dworzec kolejowy. Jest malowany farbami, które mają same oczyszczać się z brudu, kurzu czy grzybów i pleśni. Projekt, który zostanie namalowany, internauci wybrali podczas głosowania na Facebooku. Dziennie mniej więcej, zależy też od której zaczynamy, 8, 9, no czasami 11 godzin. Dzisiaj jest już piąty dzień, jak pracujemy. No i myślę, że zwykle około 10 dni, plus, minus, czasami więcej, czasami mniej. To też zależy od pogody, często pada, nie pada. Tutaj akurat świeci słońce tak na ściany, że nam odbija mocno w oczy. To nie widać przed 12, nie widać co w ogóle robimy. Kolejna edycja akcji Ubrania pełne mocy odbędzie się w dniach od 26 do 28 maja. Jest to wsparcie działań proekologicznych. Zwrócenie uwagi na to, że ubrania mogą ponownie trafić do obiegu i tak też się ze sprawą tej akcji dzieje. Zwrócenie uwagi na to, jak ważna jest zrównoważona moda i zrównoważone podejście do mody. Natomiast z drugiej strony cel tej akcji co roku jest taki, żeby wspierać organizacje pozarządowe. W tym roku chcielibyśmy, żeby wsparcie powędrowało w stronę Ukrainy. Nowy mural ma być gotowy 28 maja.